Witam w moim kolejnym filmiku. Na dzisiaj wybrałam historię zahaczającą nieco o wiarę w klątwy i czarną magię. Gdyby sprawę chcieć opowiedzieć bardzo krótko, byłoby to mniej więcej tak. Mężczyzna zwierza się przyjaciółce, że boi się o swoje bezpieczeństwo, bo ciąży na nim klątwa i prześladują go złe moce. Brzmi to trochę niepoważnie, kobieta stara się go pocieszyć, ale kilka dni później okazuje się, że mężczyzna rzeczywiście nie żyje. A co więcej, okoliczności śmierci są nietypowe i niejednoznaczne. Kiedyś usłyszałam o tej sprawie i myślałam, że to jedna z tych tak zwanych miejskich legend, jakie niektóre kanały na YouTube przedstawiają w charakterze mrocznych historyjek na dobranoc. Jednak wzmianki o Christopherze i o jego sprawie można odnaleźć w poważnych źródłach, zwłaszcza na łamach archiwalnych wydań dzienników The Seattle Times i The Los Angeles Times. Więc z pewnością przynajmniej część tej historii jest prawdziwa. Opowiem wam o tym, co udało mi się ustalić o przypadku dziwnej śmierci Christophera Case'a. Historia toczy się w roku 1991. Christopher Case to ambitny 35-latek, singiel, wysportowany, przyjacielski, który realizuje się w pracy związanej z jego największą życiową pasją, czyli muzyką. Przez wiele lat pracował jako DJ radiowy. Później piął się po szczeblach kariery w wytwórniach muzycznych. Obecnie od około 4 lat mieszka samotnie w Seattle i pracuje dla firmy Muzak. Polem działalności firmy było w tamtym czasie rozprowadzanie drogą kablową muzyki do sklepów, hoteli, banków, poczekalni itd. Zazwyczaj były to covery popularnych piosenek w wersji instrumentalnej. Chodzi tu o tak zwaną muzykę marketingową, windową albo jeszcze inaczej muzykę tła. Na pewno kojarzycie, co to mniej więcej jest. Takie łagodne, zwykle właśnie instrumentalne melodyjki mające na celu umilenie zakupów czy posiłków, tak aby klient jak najwięcej czasu spędził w sklepie i też jak najwięcej kupił. Coś takiego nadal funkcjonuje w wielu miejscach. Muzak to jedna z legendarnych firm, istniejąca na amerykańskim rynku muzycznym od lat 30. XX wieku. Swoją obecność na rynku zaznaczyła na tyle silnie, że cały ten typ muzyki tła bywa po angielsku określany właśnie jako Muzak. Czyli podobnie jak na przykład Xero czy Kleenex, była to jedna z firm, których nazwa stała się synonimem oferowanego produktu. W grudniu 1990 roku w Los Angeles Times pojawił się artykuł na temat działalności Muzaka. W tym artykule kilka razy cytowani są pracownicy firmy, w tym właśnie nasz bohater, Christopher Case. To stamtąd możemy się co nieco dowiedzieć o nim i o jego pracy. Mimo dość młodego wieku zajmował on już w Muzaku dość wysokie stanowisko dyrektora programowego. Do obowiązków Christophera należał przede wszystkim wybór utworów włączanych do playlist oferowanych przez firmę oraz kontraktowanie artystów, którzy wykonywali je w stylu Muzaka. Jego praca wymagała dość częstych podróży po kraju. Jedna z takich podróży służbowych Christophera miała miejsce w kwietniu 1991 roku, gdy wyruszył na spotkanie z partnerami biznesowymi do San Francisco. Pewnie byłaby to podróż nie różniąca się specjalnie od wszystkich innych, gdyby nie jedno nietypowe wydarzenie. Według tego, co sam opowiadał przyjaciołom, Christopher w czasie tego wyjazdu poznał kobietę, która również tak jak on pasjonowała się muzyką. Miała rzekomo dostęp do jakiejś wyjątkowo rzadkiej muzyki, odwzorowującej antyczną muzykę egipską, co szczególnie zainteresowało Christophera. Uwielbiał dyskusję o muzyce, poznawanie nowych brzmień, więc trudno się dziwić, że coś na tyle wyjątkowego przykuło jego uwagę. W końcu nie były to jeszcze czasy, gdy każdy nietypowy rodzaj muzyki można łatwo odsłuchać w internecie. 11 kwietnia, tuż przed powrotem do domu, spotkał się z tą kobietą w restauracji. Z tego co rozumiem, traktował to spotkanie głównie w kontekście biznesowym. O kobiecie tej nie wiemy właściwie nic, poza tym, że była od niego jakoś istotnie starsza i że wywoływała u niego pewien niepokój. W trakcie wieczora miała dość jednoznacznie wyrazić, że Christopher interesuje ją w kontekście romansowym, na co on dał jej do zrozumienia, że nie jest nią zainteresowany i że wolałby zakończyć spotkanie.
Głęboko urażona odrzuceniem kobieta miała mu wtedy powiedzieć, że pożałuje swojej decyzji, dodając, że jest wiedźmą i rzuci na niego klątwę, za sprawą której w ciągu tygodnia będzie martwy. Christopher był racjonalistą i absolutnie nie wierzył w wiedźmy i klątwy i potraktował to zdarzenie jako osobliwe i raczej takie, no, nieco śmieszne. Gdy wrócił kolejnego dnia do Seattle, o tym nietypowym przeżyciu opowiedział kilku znajomym. Między innymi zadzwonił do Sammy Soder, z którą przyjaźnił się od jakichś 10 lat, od czasów, gdy mieszkał jeszcze po drugiej stronie kraju. Sammy mieszkała w północnej Karolinie, ponad 4,5 tysiąca kilometrów od Seattle, ale pozostawała z Christopherem w częstym kontakcie telefonicznym. Później to właśnie ona będzie głównym źródłem informacji o tym, co działo się z Christopherem w kolejnych dniach, poprzedzających jego zagadkową śmierć. A w następnych dniach z Christopherem istotnie zaczęło dziać się coś dziwnego. 14 kwietnia zadzwonił do Sammy ponownie. Tym razem był ewidentnie spanikowany i szczerze przestraszony. Powiedział jej, że całą poprzednią noc nie spał, bo słyszał otaczające go szepty, których źródła nie mógł zidentyfikować, i widział nienaturalne cienie przemieszczające się po mieszkaniu. Przez cały czas miał wrażenie, jakby ktoś był w mieszkaniu i go obserwował. Uważał, że klątwa jednak może być prawdziwa. Dwa dni później, 16 kwietnia, Christopher ponownie kontaktuje się z Sammy. Mówi jej, że oni zaatakowali go w nocy. Że obudził się w stanie paraliżu, nie mógł się ruszyć i jednocześnie czuł, jak na jego szyi zaciskają się niewidzialne dłonie. Siła tego ataku miała być tak duża, że niewidzialne ręce nawet uniosły Christophera i gdy ten stracił oddech, rzuciły go ze znaczną siłą na łóżko. Zobaczył, że na palcach rąk miał tajemnicze nacięcia, które pozostawiły ślady krwi na pościeli. Christopher był już na tym etapie tak przerażony, że nie pojawił się więcej w pracy. Całą energię i czas poświęcił ochronie siebie przed klątwą. Zaczął szukać ratunku w religii. Później tego samego dnia pojawił się w księgarni religijnej. Zapytał o krzyże i kupił ich od razu kilkanaście. Nieco zaintrygowanemu sprzedawcy wyjaśnił, że uważa, że prześladują go złe moce i kupuje krzyże, by się przed nimi obronić. Upewnił się jeszcze, że krzyże były wcześniej poświęcone. Poprosił też o wskazówki, jak bronić się przed złym urokiem. Wybrał kilka książek, w których miał nadzieję uzyskać takie wskazówki. Właściciel księgarni, Rodney Hoguchi, dokładnie go zapamiętał. Wspominał później, że tego dnia Case wyglądał na przestraszonego, ale raczej wydawał się być w dobrej formie zdrowotnej. W kolejnej nocy Christopher znów nie miał spokoju od prześladujących go niewidzialnych istot. Nikomu nie powiedział, co dokładnie się wydarzyło, ale coś przeraziło go tak bardzo, że w środku nocy uciekł z mieszkania i zameldował się w hotelu. Tymczasem w następne przedpołudnie Sammy próbowała się do niego dodzwonić. Nie wiedziała, że był poza domem w hotelu i długi brak odzewu z jego strony napełnił ją ogromnym niepokojem. Pełna obaw o jego zdrowie psychiczne i fizyczne, zadzwoniła na policję w Seattle, prosząc o sprawdzenie, co dzieje się z jej przyjacielem. Tego samego dnia, czyli 17 kwietnia, Christopher odwiedził katolickiego księdza, u którego szukał otuchy i rady w obliczu nadchodzącej śmierci. Wrócił też do księgarni. Rodney Hoguchi odnotował, że Christopher zmienił się. Choć minął krótki czas od jego poprzedniej wizyty w księgarni, tym razem wyglądał na wykończonego i w znacznie gorszej kondycji psychicznej i fizycznej. Policyjny patrol zjawił się u progu mieszkania Christophera Case'a tego dnia wieczorem. Na dzwonki do drzwi i pukanie nikt nie odpowiadał. Policjanci jednak nie widzieli podstaw, by forsować drzwi i wchodzić, zakładając, że mieszkanie jest puste, więc odeszli i poinformowali Sammy o tym, co zastali. Gdy tego wieczora Sammy wróciła późno do domu, na automatycznej sekretarce zastała nagraną wiadomość od Christophera. Wspominała, że uderzył ją zmieniony, niespodziewanie spokojny ton jego głosu w tej wiadomości. Zupełnie inny niż przy poprzednich telefonach.
Christopher powiedział, że oni prawie go dopadli poprzedniej nocy i że przewiduje, że ta najbliższa noc będzie jego ostatnią na tym świecie. Sami próbowała dodzwonić się do niego wielokrotnie, ale Christopher znów nie odbierał. Bała się o niego, ale nie zdecydowała się przylecieć do Seattle. Czując się bezsilnie po drugiej stronie kraju, zdana wyłącznie na telefon, którego Christopher nie odbierał, ponownie zadzwoniła na policję i poprosiła o sprawdzenie, co dzieje się z jej przyjacielem. W czwartek 18 kwietnia, krótko przed godziną 16, policjanci wrócili do mieszkania Christophera Case'a. Ponownie nikt nie odpowiadał na dzwonki czy pukanie, ale tym razem jednak drzwi były otwarte. Funkcjonariusze zdecydowali się wejść do środka. Zastali mieszkanie w stanie znacznego bałaganu. Jednak nie wyglądało na to, by doszło tam do jakiejś formy przestępstwa. Nie było śladów włamania, walki czy rozboju. Wzdłuż wszystkich ścian wysypana była koszeczna sól, mająca według przesądów odpędzać złe moce. W narożnikach pomieszczeń z soli usypane były kopce. W mieszkaniu niosły się nuty subtelnej muzyki religijnej, porozkładane były krzyże i świece, w większości już wypalone. W wielu miejscach rozłożone były notatki na karteczkach, na których Christopher spisywał metody walki z czarną magią. Cały ten wszechobecny nieład był efektem panicznej, wręcz paranoicznej walki z klątwą. Drzwi do łazienki były uchylone, a wewnątrz paliło się światło, które padało na korytarz. Policjanci zajrzeli do środka. Christopher był w wannie, bez wody, ubrany, w pozycji klęczącej. Głową opierał się o ścianę tuż nad kranem. Wyglądało to tak, jakby zasnął w trakcie modlitwy. W tej pozycji zmarł, w otoczeniu świec, które teraz już w większości wypalone, były ustawione na brzegu wanny. Christopher Case umarł więc w dniu, w którym spodziewał się śmierci, 7 dni od chwili, gdy została na niego rzucona śmiercionośna klątwa. A przyczyna śmierci była na tym etapie niejasna. 3 maja został wydany formalny raport medyczny w sprawie Christophera. Za oficjalną przyczynę śmierci uznane zostało ostre zapalenie mięśnia sercowego. Jako że Christopher był człowiekiem bardzo aktywnym fizycznie i prowadzącym zdrowy tryb życia, taka nagła śmierć wydawała się jego znajomym szczególnie niespodziewana i trudna do pojęcia. Jednak ostre zapalenie mięśnia sercowego występuje także u osób młodych i wysportowanych. Spowodować je może zakażenie bakteryjne albo infekcja wirusowa, może być powikłaniem nawet po infekcji gardła czy dróg oddechowych. Również leki, antybiotyki czy narkotyki mogą wywoływać reakcję z zajęciem mięśnia sercowego. Więc jeśli na przykład Christopher dla poprawy efektów treningów używał suplementów, mogły one sprowokować reakcję organizmu, która doprowadziła do zatrzymania serca. Autopsja nie wykazała co prawda obecności narkotyków w jego organizmie, ale też nie wszystkie możliwe substancje mogą być jednorazowo zbadane. W takim razie byłby to smutny przypadek przedwczesnej śmierci, jakich zdarza się tak naprawdę na świecie wiele, także wśród profesjonalnych sportowców. Ale tym, co jednak czyni tę sprawę zagadkową, jest fakt, że Christopher z niewiarygodną precyzją przewidział moment, w którym umarł, właściwie co do dnia. Z dnia na dzień jego strach eskalował, a w przeddzień śmierci stwierdził przecież, że spodziewa się swojej ostatniej nocy na tym świecie. Jako laik z zakresu medycyny i w związku z tym, że żaden bardziej szczegółowy opis wniosków z autopsji nie został przedstawiony w ogólnodostępnych źródłach o sprawie, mogę jedynie gdybać, że przyczyny śmierci Christophera można rozpatrzyć na 2 sposoby. Po pierwsze, być może Christopher rzeczywiście przewidywał nadchodzącą śmierć, którą wywoływała postępująca choroba. Choroby kardiologiczne mogą objawiać się poczuciem lęku i nadchodzącej śmierci. Jego organizm wysyłał mu sygnały choroby, a jemu pasowały one do spełniającej się klątwy, co potęgowało panikę i nieracjonalne zachowania. Opis duszenia przez niewidzialną istotę pasuje do opisu epizodu zwanego paraliżem sennym.
Stan ten jest sytuacją, gdy po gwałtownym wybudzaniu się ze snu w fazie REM osoba przebudzona odzyskuje świadomość, ale mózg nie posiada jeszcze kontroli nad ciałem. Taki stan zwykle trwa od kilku sekund do kilkunastu minut. Wiąże się z uczuciem bezwładu całego ciała, często przy jednoczesnym ucisku klatki piersiowej i naturalnie budzi ogromny lęk u osoby, która go doświadcza. Opisywany przez Christophera atak mógł być właśnie takim epizodem. Brak snu przez kilka kolejnych dni spowodował z kolei spotęgowanie objawów kardiologicznych i przyspieszenie zgonu. Jednak co podnoszą niektórzy komentujący sprawę, zapalenie mięśnia sercowego ma zwykle bolesny przebieg. Christopher nie uskarżał się na charakterystyczne dla tej choroby bóle w klatce piersiowej, a poza tym umarł w pozycji, jakby zasnął, bez oznak, że odbyło się to w cierpieniu. Dość dziwnym aspektem tej sprawy jest także to, dlaczego tak właściwie Christopher na żadnym etapie nie poszukał pomocy medycznej, kierując swoje wysiłki w tych ostatnich dniach wyłącznie na działania związane z religią czy magią. Być może zasięgając porady lekarza w porę, mógł przezwyciężyć chorobę. Także trudno powiedzieć, dlaczego czując, że znalazł się w tak dramatycznej sytuacji, nie spróbował spędzić kilku dni u kogoś z przyjaciół, czy może poprosić kogoś, by z nim przez jakiś czas pomieszkał. Jednak możliwe, że po prostu nie miał do kogo zwrócić się o taką pomoc. Po drugie, być może mogło stać się odwrotnie. U początkowo zdrowego Christophera narastająca paranoja, strach i deprywacja snu doprowadziły do skrajnego wycieńczenia organizmu i w efekcie zatrzymania serca. Mógł być już wcześniej pod presją długotrwałego stresu czy obciążenia psychicznego i z pozoru niewinne, dziwne wydarzenie, jakim było spotkanie rzekomej wiedźmy, jakoś przeważyło tę szalę przemęczenia i spowodowało głęboki niepokój i załamanie psychiczne. Można też powątpiewać w to, czy ta wiedźma i jej klątwa w ogóle istniały. Christopher nigdy nie wyjawił, kim była, ani jak się nazywała. Wydawałoby się chyba naturalne, że skoro uważał ją za sprawcę swojej katorgi i nadchodzącej śmierci, powinien wskazać jakiekolwiek informacje o niej, by mogła zostać ukarana. Policja nigdy jej nie zidentyfikowała, ale z tego co wiem, nawet nie starano się do niej dotrzeć, skoro ustalono, że śmierć Christophera nastąpiła przecież z przyczyn naturalnych. Być może wiedźma była więc urojeniem, jeśli na przykład u Christophera ujawniły się objawy schizofrenii paranoidalnej, która pojawia się u osób w różnym wieku i miewa bardzo nagłe i gwałtowne początki. A wiedźma, klątwa, szepty, cienie i nadprzyrodzone tortury stanowiły typowe dla tej choroby halucynacje i urojenia prześladowcze. Tylko czy to wystarczy, by naprawdę zabić człowieka? Może więc jakimś trafem problemy zdrowotne na obu płaszczyznach wystąpiły u Christophera jednocześnie. Sama perspektywa tego, że młody, aktywny, pełen pasji mężczyzna stał się w ciągu zaledwie tygodnia wrakiem człowieka i tak nagle zmarł, jest zastanawiająca. Już na zawsze pozostanie zagadką, jakim cudem Christopher tak dokładnie przewidział swój koniec. Może rzeczywiście jakiś nadprzyrodzony czynnik odegrał rolę w tej sprawie. O śmierci Christophera Case'a zrealizowany został segment odcinka australijskiego serialu The Extraordinary, w którym zebrano wypowiedzi Sami, przyjaciółki Christophera, właściciela księgarni i księdza, do których się udał krótko przed śmiercią, oraz dziennikarza, który opisał jego sprawę w The Seattle Times. Zarówno Sami, jak i reporter stwierdzili, że według nich Christopher dosłownie umarł ze strachu. Link do odcinka tego serialu znajdziecie w opisie mojego filmiku. Jest to ewidentnie nagranie z VHS jeszcze z lat 90. z wyraźnymi wadami dźwięku i obrazu, ale dla osób znających język angielski na pewno będzie zrozumiałe. Na YouTube są jeszcze filmiki na temat tej sprawy również w języku angielskim. Co ciekawe, przewijają się tam pojedyncze komentarze osób, które twierdzą, że pracowały w Muzaku w czasie, gdy miała miejsce śmierć Christophera Case'a. Oczywiście wspominają, że jako współpracownicy także przeżywali i omawiali takie wydarzenie, a biura po Christopherze rzekomo długo nikt nie chciał zająć. Link do tych angielskich filmików także w opisie. Jak zwykle dziękuję serdecznie za wysłuchanie mojego materiału i pozdrawiam. Trzymajcie się.